spotkamy się pod siedzibą delegatury NIK w Opolu. Wczorajsze wystąpienie Najwyższej Izby Kontroli w sprawie działań wojewody opolskiego pana Czubaka odnośnie nieprawidłowości podczas wydatkowania publicznych pieniędzy na szpital covidowy tak naprawdę masakruje rząd Zjednoczonej Prawicy i tutaj opolskich polityków tego ugrupowania. Skala niegospodarności podczas tworzenia szpitalu covidowego mogłaby jedynie przypomnieć aferę związaną z respiratorami czy aferę związaną z maseczkami. 2,7 miliona złotych środków inwestycyjnych, nienależnie wydanych, które przewyższają koszty, które oszacowali kontrolerzy NIK-u, to jest jedna rzecz. 450 tysięcy złotych, czy blisko 500 000 wydatkowanych na izolatorium, gdzie w pierwszym izolatorium stworzonym przez wojewodę obłożenie było na poziomie 20%, a łączny bilans strat budżetu państwa oszacowany przez kontrolerów NIK to 4,2 miliony złotych. Pełną odpowiedzialność za te wydatki ponosi kandydat z listy Prawa i Sprawiedliwości w wyborach 15 października, pan były wojewoda Czubak. Jest on odpowiedzialny za kompletną niegospodarność w wydatkowaniu środków publicznych. Raport NIK również mówi o tym, że cały szpital powstał jako samowola budowlana bez uzyskania pozwolenia na budowę, a takie było wymagane, również z pogwałceniem przepisów o panowaniu przestrzennym. To pokazuje, jak rządzili nami przez ostatnich 8 lat, jak niekompetentni ludzie zasiadali w instytucjach, najważniejszych instytucjach tu w województwie opolskim, czyli Urzędzie Wojewódzkim, który miał reprezentować tak naprawdę rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego tutaj w terenie. Dodatkowo na konferencji 2 dni temu mówiłem o kongresach żeglugi, które organizował pan wojewoda Czubak, na które poszły również gigantyczne pieniądze, z których nic nie wynika, podczas których padały zapewnienia, padały deklaracje o tym, że już w 2020 roku po Odrze będą regularnie pływały barki, transport rzeczy będzie uruchomiony. Jak wiemy, do dzisiaj te obietnice nie zostały spełnione i to jest gorący mój apel do mieszkańców województwa opolskiego, by zastanowili się 15 października tak naprawdę na kogo oddać głos, bo jak widzicie państwo, po raporcie Najwyższej Izby Kontroli, który jest obiektywnym raportem i najlepiej pokazuje skalę niegospodarności polityków Prawa i Sprawiedliwości, widać kto w jaki sposób na niej rządził i gdzie jest podział na Polskę gospodarną i Polskę marnotrawną. W PiS-ie nic nie dzieje się przypadkowo, a więc pan wojewoda wykonywał rozkazy z góry i tak to właśnie jest, proszę państwa, w PiS-ie. Mają swoją armię ludzi, którzy są wierni, ale bierni i wykonują polecenia centrali. Możemy tutaj wspomnieć, kolega prezes również wspominał, te respiratory, które nie dojechały, maseczki, które kiedy przybyły już do Polski okazało się, że były niezdatne do użycia. To wszystko pokazuje, jak państwo PiS jest niezorganizowane. Oni są dobrzy w rozdawaniu pieniędzy na lewo i prawo, natomiast nie przyglądają się tym pieniądzom, jak one mają pracować. My zapewniamy, że po wyborach będziemy przyglądać się każdej złotówce z każdej możliwej strony, aby zakończyć etap Polski niegospodarnej i aby te pieniądze pracowały na rozwój społeczeństwa, na rozwój państwa i na rozwój gospodarczy kraju.